Witam Was, dzień dobry, Robert Stanilewicz. Wracamy do naszej akcji, w której przyglądamy się wakacyjnym biznesom od kuchni. Za chwilę będzie ze mną też gość, człowiek, który zajmuje się projektowaniem interakcji. To okaże się bardzo przydatną sprawą dla ludzi, dla tych przedsiębiorców, o których będziemy za chwilę rozmawiać. W tym tygodniu mówimy o jednych z najbardziej zapracowanych przedsiębiorcach. Nie chodzi o właścicieli z hoteli dla domowych zwierząt, o właścicieli nadmorskich smażalni czy organizatorów wycieczek. Chodzi o ślubnych fotografów. Dlaczego jedni z najbardziej zapracowanych ludzi w tym sezonie? Dopóki nie zacząłem bliżej przyglądać się tej branży, nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo to, co się tam dzieje, jest uzależnione właśnie od kalendarza. Szczyt czy sezon to okres czerwiec, październik, a sam szczyt tego sezonu to środek lata, to miesiące wakacyjne. Jeżeli jakiś fotograf ślubny ma teraz, w drugim tygodniu lipca, kiedy to nagrywamy, wolne terminy, to znaczy, że powinien się dobrze zastanowić na przykład nad swoim marketingiem i w tym za chwilę też postaramy się pomóc. Albo na przykład podniósł ostatnio ceny i coś mu wypadło, ktoś zrezygnował. Ale być może to wcale nie jest takie złe rozwiązanie, bo jeżeli koniec końców ma trochę wyższe dochody, a jakiś wolny weekend mu się trafił, no to przecież chyba nie ma co robić z tego problemu. No więc jest naprawdę gęsto i mówiliśmy w rozmowie w RMF FM z Danielem Dykiem o tym, że warto zrobić coś, żeby trochę czasu wygospodarować, ale no, na wypoczynek to raczej nie w tej branży, w sezonie, ale choćby po to, żeby trochę spokojniej popracować. I takim rozwiązaniem może być na przykład księgowość online oferowana przez różne instytucje. Choć oczywiście będą tacy, którzy ponad wszystko przedkładają ten osobisty kontakt, no ale jednak znalezienie tego czasu nawet raz w miesiącu po to, żeby pojechać z dokumentami, to może nie być najlepszy pomysł na taki sezon, na taki szczyt sezonu w danej branży, więc może warto pomyśleć, bo taki fotograf rzeczywiście pracuje nie tylko wtedy, kiedy jest impreza, bo tak się nam wydaje, gościom na przykład, tak, weselnym się może tak wydawać, że taki fotograf to faktycznie ma dużo roboty w dniu ślubu, wesela, ale to nie jest tylko ten moment ślubu, jeszcze wcześniej się zaczyna, bo suknia panny młodej, ubieranie panny młodej, to wszystko trzeba zdokumentować, potem ślub, potem wesele, trochę luzu, jak już orkiestra przejmie pałeczkę i wtedy fotograf rzeczywiście już może się trochę wyluzować, ale nie na długo, bo za chwilę po tym wydarzeniu, kilka dni po tym zdjęcia plenerowe też trzeba zrobić, no a przede wszystkim, jak już skończy się to polowanie na najlepsze kadry, na najlepsze momenty, no to potem zostaje się z czym? Z kartami pamięci, a tam pliki, pliki, pliki. I tak 2000 albo 5000 zdjęć, no i trzeba z tego wybrać potem 200 na przykład najlepszych. Także być może nie ma kiedy pojechać po prostu do biura księgowego, może warto pomyśleć o tej księgowości online. Ale ta księgowość online to na pewno nie jest żaden pomysł w tym momencie dla tych, którzy są na karcie podatkowej, bo ktoś, kto rozlicza się podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, czyli albo skala 18.32, albo liniowy 19, no to rzeczywiście z tą księgowością musi sobie jakoś radzić. Ale wielu fotografów ślubnych właśnie pracuje, i nie tylko ślubnych, pracuje w oparciu o tak zwaną kartę podatkową. To jest stawka podatku stała. Ustala ją naczelnik Urzędu Skarbowego w danym miejscu. Ta stawka się różni w zależności od wielkości miejscowości, miasta. Jest rozporządzenie z tymi stawkami też, gdzie pokazuje, jak te stawki mają wyglądać. No i powiedzmy, przy fotografie to jest od 576 do 683 zł. To największe miasta to 683 zł. I teraz sobie proszę wyobrazić, jak taki fotograf ma dobre ceny, na przykład 4000 czy 5000 za ślub, i tacy się zdarzają, nawet wyższe stawki też w tej branży funkcjonują. No i ma 4 imprezy w miesiącu, a więc przychodu ma 20 tysięcy, a raptem płaci z tego na przykład jakieś tam 500 kilkadziesiąt czy 600 kilkadziesiąt złotych podatku na tą kartę podatkową. No i tyle. No więc niektórzy wolą być na tej karcie podatkowej, ale uwaga, bo są tam pewne ograniczenia. Taka usługa może być realizowana tylko na terenie kraju. A więc jeżeli trafi się zlecenie na pięknej wyspie, za bajeczne pieniądze, fantastyczna impreza, no to już w ten sposób, przynajmniej podatkowo, załatwić się tego nie da. No ale wróćmy do tego nawału pracy i tych zdjęć, i tych kart pamięci zapełnionych tysiącami wręcz zdjęć. Trzeba sobie potem z tym poradzić. I to jest mozolna praca i wielu fotografów rzeczywiście za tym momentem nie przepada. Bo wcześniej jest adrenalina, jest coś się dzieje, prawda? Wiadomo, ślub, wesele. No, to jest bardzo ciekawa praca. Poza tym szuka się tych najlepszych momentów, bo chce się to zrobić jak najlepiej. Wiele w tym sztuki, artyzmu i tak dalej, i tak dalej. A potem żmudny wybór po to, żeby te zdjęcia obrabiać. No i tutaj dochodzimy właśnie do tych kwestii
internetowych. Trzeba mieć obecność w internecie. Swoja strona, powiedziałem, portale społecznościowe. Koniecznie, to jest oczywiste dla wszystkich w tej branży w tym momencie. Choć oczywiście w wielu przypadkach słyszałem takie wnioski, że najwięcej zleceń to i tak są polecenia. Trzeba mieć dorobek, nazwisko, trzeba być znanym i trzeba rzeczywiście robić dobrą robotę. Wtedy z tych poleceń będzie większość zleceń, a jakaś 1/3 na przykład z internetu. Ha, co z tym internetem? No właśnie, jest z nami gość, który zajmuje się czymś, co ma fascynującą nazwę. Bartek Wardziński jest projektantem interakcji. Cześć Bartek. Cześć. Właśnie mówiłem o tym, że choć wielu fotografów mówi o tym, że z polecenia jest najwięcej tych zleceń, z polecenia, czyli taki marketing szeptany albo krzyczany, wow, jakie piękne zdjęcia, prawda? Mhm. To jednak internet jest niezbędny, konieczny. No ale słuchaj, jest taka sytuacja, że często coś nie działa tak, jakbyśmy chcieli, żeby działało, bo robię piękne zdjęcia, sztuka, naprawdę artystą najwyższego poziomu, wszyscy są zachwyceni, wkładam te zdjęcia na swoją stronę, są te zdjęcia na stronie i, no, i nic, albo niewiele. Dlaczego tak się może dziać? No cóż, mogą nie działać dwie rzeczy. Może nie działać sama strona pod kątem tego doświadczenia użytkownika. Użytkownicy mogą porzucać naszą witrynę. Coś wyświetla się nieprawidłowo, coś nie przykuwa ich uwagi. To pięknie nam wyjdzie w tych statystykach, jeżeli sobie takie statystyki, a powinniśmy śledzić naszej witryny. Gdzie one są, te statystyki? No można podpiąć dużo znanych narzędzi. No na pewno narzędzia dostarczane przez największe wyszukiwarki dostępne na rynku. Natomiast gorzej jest, jeżeli statystyki mówią nam, że do tej interakcji w ogóle nie dochodzi. Czyli nasza witryna nie jest znajdowana w internecie. Dlaczego? Jest... Takie piękne zdjęcia. No właśnie. I teraz tak. Główny problem polega na tym, że one są piękne dla nas i dla naszych klientów. Ale pomiędzy nami a naszymi klientami w internecie jest jeszcze jedna postać. A mianowicie ta właśnie wyszukiwarka internetowa. I armia robotów, które wyślę na naszą witrynę. Co to są roboty? Powiedziałeś postać, tak byś mówił o człowieku. Trochę tak można powiedzieć, bo to już trochę ewoluuje w tym kierunku. Wyszukiwarki stają się coraz bardziej inteligentne. Niedługo będą oparte na naprawdę Dlaczego te inteligentne wyszukiwarki nie widzą moich zdjęć pięknych? No właśnie, i to jest problem, dlatego że tutaj kuriozalna sytuacja, jeżeli chodzi w ogóle o twórców audiowizualnych, a tutaj twórcy zdjęć ślubnych takimi zdecydowanie są, polega na tym, że ani wyszukiwarka, ani roboty, które indeksują naszą witrynę, nie widzą tego, co jest na zdjęciach. Bardzo ważna rzecz, to się zmienia. Wyszukiwarki będą w niedalekiej przyszłości w stanie bardzo dobrze, dokładnie analizować zawartość zdjęć i ją indeksować. Żyjemy jednak w takich czasach, kiedy trzeba pamiętać o tym, że nie do końca tak to działa i treść pisana jest niezbędna, żeby ta wyszukiwarka zrozumiała, co znajduje się na tych plikach, bo dla niej to są tylko i wyłącznie pliki graficzne. Dlaczego to jest ważne i dlaczego czyli to jest dobre dla naszych klientów? Czyli chcesz powiedzieć, fotograf ślubny jeszcze, jak już zrobi tą całą ciężką robotę, to jeszcze jak włoży zdjęcia na stronę, to jeszcze musi siąść do klawiatury i pisać coś o tych zdjęciach? Powiem więcej. Nie tylko musi pisać, ale musi pisać na kilku różnych polach, bo mówimy tutaj o osadzeniu zdjęcia w pewnym kontekście, ale mówimy też tutaj o zagadnieniach trochę bardziej technicznych, to znaczy, żeby zdjęcie opisać też od strony tych tagów HTML. Oczywiście nikt z naszych klientów nie będzie edytował kodu HTML, będą mieli do tego gotowe narzędzia, ale trzeba pamiętać, że każde zdjęcie musi mieć tak zwany tytuł, który jest widoczny nie dla użytkownika, jest widoczny właśnie dla tych robotów. Musi mieć tak zwany tekst alternatywny, który wyświetli się na wypadek, gdyby zdjęcie się z serwera nie pobrało, nie załadowało. No i musi mieć wokół siebie tę treść już taką marketingową. I to jest ważne, bo treść marketingowa, oczywiście ona podlega pewnym regułom, pisanie takiej treści. Natomiast tu jest też bardzo ważny wątek tego człowieka, żebyśmy poznali naszego klienta. No któż jak nie my wiedzą najwięcej o tych ludziach, którzy właśnie szykują się do najważniejszego dnia w swoim życiu. Czyli pamiętajmy o robotach, tak? Dajmy coś poczytać robotom, bo inaczej mogą tej strony nie zauważyć. Dokładnie tak, a roboty, to co najlepiej możemy roboty podkarmić, że tak się wyrażę, to możemy podkarmić na pewno słowami kluczowymi, które będą bardzo dla nich ważne i pamiętajmy, bo to już jest, żeby nie dostać po tak zwanych łapkach od wyszukiwarek, pamiętajmy o tym, żeby się pojawiały słowa kluczowe nie tylko bardzo popularne, ale też
bezpośrednio związane z naszą działalnością. Zobaczmy, co robi konkurencja. Sprawdźmy sobie takie narzędzia, jak na przykład, nie wiem, Google Trends, które pokazuje częstość wyszukiwania różnych fraz. Frazy powiązane z tą, której w danym momencie szukamy. I spróbujmy pisać te teksty tak troszeczkę pod wyszukiwarkę, pod naszego użytkownika. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, tutaj tylko dopowiem, że nasz przyszły klient, a więc osoba, która szuka fajnych zdjęć ślubnych w internecie, bardzo często, o ile nie najczęściej, będzie korzystała z wyszukiwarki zdjęć właśnie. I teraz pytanie o to, to po co pisać te teksty? Właśnie. Ano właśnie po to, że algorytm wyszukiwarki będzie umiał powiązać te teksty ze zdjęciami. I to, że zaprezentuje nam zdjęcie, to jedno, ale to, że my wpiszemy jakiś tekst do pola wyszukiwarki, to drugie. A więc fotografowie ślubni do piór, jakby się kiedyś powiedziało, czyli do klawiatur, niestety, jeżeli chcecie mieć lepsze efekty. Zdecydowanie i tak. Pokazać swoje zdjęcia. No paradoks, ale bardzo... Ale cóż, ale tak jest. Bartosz Wardziński, projektant interakcji. Bardzo dziękuję ci za te instrukcje. A Bartek, jeszcze jedno, z zupełnie innej beczki. Czarny sen fotografa ślubnego. Nie mam bladego pojęcia. Wyobraź sobie, jest ślub, wspaniała impreza, jeszcze nie zapłacili całości honorarium, jadą w podróż poślubną i nagle małżeństwo się rozpada. Straszny scenariusz, to jest autentyczna historia, tak? I nikt nie chce zapłacić, bo nikt już nie chce pamiętać. No, oczywiście trzeba mieć strasznego pecha, żeby trafić na taką sytuację, ale generalnie starajcie się wpisywać jak najkrótsze terminy płatności i starajcie się podnosić ceny. Tak, dokładnie. Oczywiście wiele osób może mieć przed tym jakiś opór, jak to tak zdzierać z ludzi, ale nie, po prostu dostarczacie ludziom wartość. Jeżeli wierzycie w to, że to, co robicie, rzeczywiście ma swoją wartość, robicie coraz lepiej, to podnoście ceny, oczywiście stopniowo i nie wolno przeholować. Przede wszystkim, albo między innymi, nie wolno mówić na przykład, że podnoszę ceny, bo coś podrożało. Nie. Podnosicie ceny tylko i wyłącznie dlatego, że dostarczacie wartość wysokiej jakości dla swoich klientów, a to, co robicie, jest pewnego rodzaju usługą luksusową. Towary i usługi luksusowe nie lubią zbyt niskich cen. Warto o tym pamiętać i warto próbować. Oczywiście jest jakiś poziom, powyżej którego już tego nie warto robić, ale myślę, że bardzo wiele osób, które parają się tym fajnym zajęciem, ma przed sobą jeszcze taką możliwość, ma jeszcze spory margines. No bo jakie jest ryzyko z drugiej strony? No oczywiście, będą tacy, którzy zrezygnują albo nie przyjmą tej usługi. No i może się skończyć tym, że dochody będą takie same albo trochę wyższe, no a trafi się gdzieś w wakacje, wreszcie jakiś wolny weekend.